I believe in miracles. Wierzę w cuda. Wierzę w cuda każdym atomem mojej istoty. Wierzę w cuda, ponieważ wierzę w Boga. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. Wiecie, największym darem, jaki Jezus dał światu, był On sam. Największym darem, jaki Syn Boga Żywego dał temu światu, był On sam. Ludzie nigdy nie otrzymali większego daru niż Jezus. Lecz ludzie nigdy w pełni sobie tego nie uświadomią. Ludzkie umysły nie będą w stanie pojąć, co to znaczy, że Jezus ofiarował siebie samego przez Ducha Świętego jako dar Bogu Ojcu. Miłość jest czymś, co się czyni. Czy chcesz wiedzieć, dlaczego Jezus ofiarował samego siebie ludzkości? Czy chcesz wiedzieć, dlaczego Jezus ofiarował siebie samego przez Ducha Świętego jako dar, abyśmy ty i ja mieli życie wieczne? Dlatego, że kochał. Miłość jest czymś, co czynisz. Wiedz o tym. Zbawienie jest darem. Obym tylko mogła sprawić, że je przyjmiesz. Jest tak proste, cudowne i łatwe. Jest to tak proste, że większość ludzi się z nim rozmija. Pewien człowiek napisał do mnie list. Powiedział: Katrin Kuhlman, wkrótce skończę 70 lat. Powiedz mi, proszę, najprościej jak umiesz, jak mogę narodzić się na nowo? Powiedziałam: proszę Pana, musi Pan zrobić tylko jedną rzecz, przyjąć dar. To tak proste. Zbawienie jest darem. Chcę, abyśmy udali się do Bożego Słowa, do rozmowy Jezusa z Samarytanką, która jest zapisana w 4 rozdziale Ewangelii Jana. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży, gdybyś tylko znała ten cudowny dar Boży, który do ciebie należy. O, gdybyś tylko mogła go poznać. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. O, jakże chwalebna jest ta woda życia wiecznego, źródło wytryskujące ku żywotowi wiecznemu. Zwróć tutaj na coś uwagę. Jezus sam powiedział, że zbawienie jest darem. Czy chcesz narodzić się na nowo? Czy naprawdę pragniesz narodzić się na nowo? Nie ma dla mnie znaczenia, czy zbliżasz się do 70, 60 czy 50, a może do 16 czy 20. Musisz zrobić tylko jedną rzecz. Przyjąć dar zbawienia. Przyjmij go, to jest tak proste. Weź go teraz. Powiedz: Panie, przyjmuję. Przyjmuję to, co Jezus mi umożliwił. Przez swoją krew, największym darem, jaki Jezus dał ludzkości, był On sam. Ale chcę, żebyście zobaczyli coś jeszcze. Coś, co jest poruszające tak samo jak zbawienie. I tak samo ważne dla drogocennych Bożych dzieci. Największym darem, jaki Jezus dał Kościołowi, był Jego Duch. Oddałabym wszystko. W tej chwili oddałabym wszystko. Za to, bym mogła sprawić, że zobaczysz, za sprawą mocy Ducha Świętego, znaczenie, jakie ma Duch Święty, ta potężna trzecia osoba Trójcy w życiu każdego mężczyzny i każdej kobiety wyznających chrześcijaństwo. Znaczenie Ducha Świętego. Zanim Jezus opuścił ten świat, wiedząc, że odchodzi, powtórzę, miłość jest czymś, co czynisz. Jezus dał Kościołowi najważniejszą rzecz, jaką tylko mógł dać. Jezus dał swoim największy z możliwych darów. Największy dar, jaki tylko mógł dać swoim dzieciom, a była nim moc Ducha Świętego. Nie wierzę w to, że ktokolwiek z nas w pełni uświadamia sobie moc Ducha Świętego. Nie byłam w stanie tego zrozumieć i nie wiem dlaczego. Jezus ofiarował siebie samego Ojcu przez Ducha Świętego, zanim Ojciec mógł ofiarować Jezusa. Nie wiem i nie rozumiem. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak jest, że grzechem, który jest niewybaczalny, zarówno w tym wieku, jak i w wieku przyszłym, jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Naprawdę tego nie wiem. Nie rozumiem tego. Ale to mówi mi, jak ważna, jak cenna i jak wielka jest ta potężna osoba Trójcy Świętej. Pamiętajcie, umiłowani, grzech, który nie zostanie wybaczony, to nie grzech przeciwko Bogu Wszechmogącemu. Grzech popełniony przeciwko Bogu Wszechmogącemu może zostać wybaczony. Grzech niewybaczalny to nie grzech popełniony przeciwko Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi. Bez względu na to, jaki grzech popełniłeś przeciwko Jezusowi Chrystusowi, zostanie on wybaczony. Ale sam Jezus powiedział, że grzech, który nie zostanie przebaczony ani w tym wieku, ani w przyszłym, to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Nie wiem tego.
Ale to sprawia, że wiem i uświadamiam sobie, jak ważny jest Duch Święty. Już święci Starego Testamentu znali moc Ducha Świętego. Józef znał moc Ducha Świętego. Znał ją również Gedeon. Samson znał moc Ducha Świętego. Rzemieślnicy, którzy budowali przybytek na pustyni, znali chwalebną moc Ducha Świętego. Wierzcie mi, Dawid znał moc Ducha Świętego. Najsmutniejsze i najbardziej dramatyczne wołanie w całym Piśmie Świętym to wołanie Dawida, który uświadomił sobie swój grzech i podniósł wzrok ku górze. Nigdy nie słyszano bardziej szczerego wołania. To wołanie wydobyło się z najgłębszej jego istoty, gdy zawołał: O Boże! Mój Boże! Nie odbieraj mi Twojego ducha! Możesz zabrać mi wszystko, co posiadam. Weź to wszystko. Ale nie odbieraj mi Twojego Ducha Świętego. Niektórzy, tylko niektórzy, spośród świętych Starego Testamentu znali moc Ducha Świętego. Pamiętajcie, że gdy w Starym Testamencie Duch Święty na kogoś zstępował, było to suwerennym Bożym działaniem. Ale zanim Jezus odszedł, dał swojemu Kościołowi największy dar, jaki tylko mógł dać. I powiedział im o cudownym darze, jaki otrzymają po tym, jak on odejdzie, bowiem on znał cudowną moc Ducha Świętego, znał cudowną osobę Ducha Świętego, który czynił wielkie cuda w jego posłudze. Mówimy o służbie Jezusa, o cudach Jezusa, drżymy z przejęcia, czytając o tych wielkich cudach. Lecz umiłowani, Jezus lepiej niż ktokolwiek inny wiedział, że to moc Ducha Świętego dokonywała tych wielkich cudów. Przez Jego życie i przez Jego posługę. Pamiętajcie, że Jezus, będąc tu na ziemi, był tak bardzo człowiekiem, jak my nie jesteśmy Bogiem i korzystał z bóstwa na tyle, na ile my nie jesteśmy ludźmi. Lecz gdy ofiarował się Ojcu przez Ducha, by zostać danym, sądzę, że Duch Święty zapewnił go, że Jego moc i Jego obecność będzie z nim i że będzie przejawiał swą moc i swą osobę przez osobę Jezusa, a Jezus rozumiał i dobrze znał sekret Jego mocy. Sekret cudów i dziś pozostaje ten sam. Jest nim moc Ducha Świętego. Zanim jeszcze odszedł, Jezus przypomniał swoim o darze. Powiedział: Wy otrzymacie moc. Dałem wam dar. Miłość jest czymś, co robisz. Nie możesz kochać, nie dając.
Po prostu nie możesz. Po prostu nie możesz. To niemożliwe. Jezus wiedział, że największy dar, jaki po ludzku i po Bożemu był możliwy, to Duch Święty. Otrzymacie moc. To mój dar dla was. Otrzymacie tę samą moc, która została mi dana. Daję wam ją jako dar. Po tym wszystkim Duch Święty stąpi na was. Po tym, gdy ten dar został dany, Kościół pierwszego wieku wstrząsnął światem dla Boga. Wierzcie mi, kiedy przejawy tego daru zostały dane, pierwotny Kościół wstrząsnął światem dla Boga. W ich życiu manifestowała się moc. Ten Kościół miał moc. Jezus nigdy nie miał w swoich planach Kościoła pozbawionego mocy. Nigdy. Wierzcie mi, wierzcie mi. Nigdy nie przyszło to na myśl Jezusowi. On tego nie planował. Nigdy nie było jego zamierzeniem, aby Kościół był bez mocy. On nigdy nie planował, aby którekolwiek z jego dzieci było pozbawione mocy i pokonane. Jeżeli teraz żyjesz chrześcijańskim życiem porażki, jeżeli w twoim życiu nie ma mocy, a wyznajesz chrześcijaństwo, to chcę, żebyś coś wiedział. To wynik twojego wyboru, a nie tego, że Bóg ci czegoś nie dał, czy tego, że Bóg nie zapewnił ci mocy potrzebnej do życia. On dał ci ten dar. Największy dar. Jaki tylko mógłbyś przyjąć. Ducha Świętego. Piotr dobrze zrozumiał. On tak dobrze to zrozumiał. To było po dniu Pięćdziesiątnicy, po doświadczeniu Pięćdziesiątnicy. Pamiętajcie, że wciąż żyjemy jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Ten dzień nie dobiegł końca. Wszystko, co otrzymał pierwotny Kościół, wszystkie dary i wszystkie przejawy Ducha, wszystko, co jest zapisane w Biblii, jest dostępne dzisiaj dla nas. I mamy wszelkie prawo, by tego dziś oczekiwać. Ponieważ ciągle żyjemy w czasie Pięćdziesiątnicy. Dzień Pięćdziesiątnicy nie zakończył się w przeszłości. Cały czas żyjemy w tym dniu. I ten dzień się nie zakończy aż do czasu pochwycenia, wielkiego zabrania Kościoła. Tak wiele tracimy. Tak wiele przeoczamy. Zadowalamy się rzeczami drugo- i trzeciorzędnymi. Lecz Bóg ma dla ciebie znacznie więcej. Jest znacznie więcej dla ciebie. Piotr zrozumiał to, o czym teraz mówię. Zrozumiał to bardzo dobrze. Duch Święty przez Piotra wypowiedział takie oto słowa. A Piotr rzekł do nich, opamiętajcie się, mowa tutaj o doświadczeniu nowego narodzenia. Bowiem największym darem, jaki Jezus dał ludzkości, był On sam, twoje zbawienie. Opamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów waszych. Odpuszczenie grzechów, zbawienie, doświadczenie nowego narodzenia. Podążajcie za mną. To jest największy autorytet na niebie i na ziemi.
a otrzymacie dar Ducha Świętego. Największy dar, jaki Jezus dał swemu Kościołowi. Ale nie zatrzymujmy się tutaj. Usilnie was proszę, nie zatrzymujcie się tutaj. Tysiące tysięcy wyznawców chrześcijaństwa zatrzymało się tutaj. Czytajmy dalej. Bo słowo się tutaj nie kończy. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z daleka, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Jeżeli zostałeś powołany do nowego narodzenia, jeżeli przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela, dar zbawienia, to ta obietnica Ducha Świętego jest twoja. Umiłowani, jak pewne jest, że pierwotny Kościół dosłownie wstrząsnął światem za sprawą mocy Ducha Świętego w swoim czasie. Tak pewne jest to, że Kościół Jezusa Chrystusa i dziś może wstrząsnąć światem dla Boga za sprawą mocy Ducha Świętego. Nigdy dotąd chrześcijaństwo nie było tak pozbawione mocy, jak w tej godzinie. Nie było dotąd takiego czasu, w którym Kościół byłby tak słaby, jak dziś. Świat rzuca wyzwania Kościołowi Jezusa Chrystusa, a Kościół stoi wobec nich bez mocy. Gdzie są te cuda? Gdzie nadprzyrodzone przejawy Jego mocy? Gdzie jest moc Ducha Świętego? Dlaczego nasze ołtarze są niepłodne? Dlaczego młodzi ludzie odchodzą, aby szukać swej tożsamości poza Kościołem? Dlaczego? Jeżeli kiedykolwiek Kościół potrzebował mocy Ducha Świętego, to właśnie dziś. Jeżeli kiedykolwiek mężczyźni i kobiety potrzebowali przyjąć ten cudowny dar, to właśnie dziś. Moc Ducha Świętego może być twoja. Uwierz mi. Wiem, o czym mówię. Czy chcesz poznać sekret cudów, jakie dzieją się w tej posłudze? Siedzisz w wielkiej sali i dziwisz się temu, co widzisz, bez względu na to, czy jesteś katolikiem, czy protestantem, czy Żydem, czy Grekiem. I mówisz, nie rozumiem, ale to jest prawdziwe. Nie potrafię tego pojąć ani przeanalizować. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że te cuda dzieją się w wymiarze fizycznym? Jak to możliwe, że dzieją się one w wymiarze duchowym? Jest tylko jedna odpowiedź. To moc Ducha Świętego. Możecie wybudować większe i lepsze budynki kościelne. Możesz być wspaniałym organizatorem i być wypełnionym aż po brzegi znajomością doktryn, ale pamiętaj, mój przyjacielu, doktryna może być jedynie w umyśle. Dopiero żywe doświadczenie przemienia ją w rzeczywistość i wtedy staje się ona czymś prawdziwym. Dzisiaj mówię jak Dawid.
I cry with David. Zabierz choćby wszystko. Zabierz moją sławę. Możesz pozbawić mnie wszystkich rzeczy materialnych. Możesz zabrać każdą rzecz materialną, jaką posiadam. Weź to wszystko. Zabierz to wszystko. Choćbym miała żyć o chlebie i wodzie. Weź to wszystko. Ale nie odbieraj mi Ducha Świętego. Bo wiem lepiej niż ktokolwiek inny, na czym polega sekret tej posługi. Przyjęłam największy dar, jaki Jezus dał ludzkości, dar zbawienia. Przyjęłam też największy dar, jaki Jezus dał mi i Tobie, jako Bożym dzieciom, dar Ducha Świętego. Czy Ty również przyjmiesz ten dar? On może być Twój.